Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pierwsza pokusa opisana na kartach Pisma Świętego to słowa węża szatana wypowiedziane do pierwszych ludzi. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Podobna sytuacja opisana jest w historii wieży Babel w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Ludzie chcieli być jak Bóg. Będziecie tak jak Bóg. Byli ludzie w historii, którzy ogłaszali się bogami. Cesarze rzymscy. A i w bliższych czasach też tak było. Czy to jest coś złego? Pragnąć być jak Pan Bóg. Jeśli w miejsce Boga człowiek stawia siebie, to jest grzech pychy, zło. Ale jeśli chce naśladować Pana Boga, naśladować Chrystusa, być tak jak Chrystus, to jest coś wspaniałego, słusznego, wręcz koniecznego. Święty Paweł w liście do Filipian, ale też w innych jego listach mówi: dla mnie żyć to Chrystus. A w liście do Galatów: już nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. Święty José María, założyciel Opus Dei, mówił: mamy być drugim Chrystusem, samym Chrystusem. Nie tylko kapłani, ale wszyscy wierni, wszyscy ochrzczeni. W czym mam naśladować Pana Boga? W czym naśladować Chrystusa? Największym przymiotem Boga jest miłosierdzie, a więc naśladować w miłosierdziu. Zresztą Chrystus sam w Ewangelii mówi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie. A miłosierdzie w wyjątkowy sposób przejawia się w przebaczaniu, przebaczając naszym winowajcom, tym, którzy nas skrzywdzili. Tak bardzo upodabniamy się do Pana Boga. Dalej naśladować mamy Pana Boga, Chrystusa, w pokorze. Oto sam Chrystus prosi, mówiąc: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i serca pokornego. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała słowa, które usłyszała od Matki Bożej: pragnę, abyś się ćwiczyła w tych trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu najmilsze. Pierwsze: pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota: czystość. Trzecia: miłość Boga. I o tym jest też dzisiaj czytana Ewangelia. Konkretny przejaw pokory. Skromność. O tym mówi Chrystus.
opowiadając przypowieść o zajmowaniu ostatniego miejsca. Nie szukanie własnej chwały. Czym to się też w życiu wyraża? W uznaniu swojej kompetencji i w uznaniu swojej niekompetencji. Nie mogę się wypowiadać w sprawach, na których się nie znam, których nie mam wiedzy. Jakiś ksiądz ogłasza autorytatywnie: nie powinno być beatyfikacji rodziny Ulmów. Nie przeczytał akt procesu kanonizacyjnego. I sądzi, że jest lepiej wykształcony niż kardynał Robert Sarach i kardynał Gerhard Müller, którzy wzięli udział w ubiegłoniedzielnej uroczystości. Ukochać życie skromne. Nie muszę pisać i opowiadać o sobie. Jest dzisiaj rozpowszechniony tak zwany Facebook. Ktoś tam wypisuje: jestem dzisiaj smutna. Na obiad były kotlety. Zdenerwował mnie mój sąsiad. Rzeczywiście tak istotne wiadomości, bez których świat istnieć nie może. Po co się koncentrować na sobie? Naśladować Chrystusa, który nie szuka własnej chwały, tylko chwały Ojca. Naśladować Maryję, Matkę Bożą, w jej życiu pokornym, ukrytym. Naśladować świętego Józefa w jego życiu skromnym i ukrytym. Nie zapisano na kartach Ewangelii ani jednego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa. To też jest ważna wskazówka dla nas. Po co tyle opowiadać? Po co eksponować siebie? Jest kilka książek męża Bożego, kardynała Roberta Saracha. Między innymi książka Moc milczenia. We wstępie tej książki przytoczona jest litania pokory. Autorem tej litanii był sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej z czasów świętego Piusa X, Rafael Meridalval. Przeczytam niektóre wezwania z tej litanii. Od pragnienia bycia szanowanym wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia kochanym wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia wychwalanym wybaw mnie, Panie. Od pragnienia zaszczytów wybaw mnie, Panie. Od pragnienia podziwu i uwielbień wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia wyróżnianym wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia proszonym o radę wybaw mnie, Panie. Od lęku przed upokorzeniem wybaw mnie, Panie. Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie wybaw mnie, Panie. Aby inni byli kochani bardziej niż ja, Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął.
aby inni byli cenieni bardziej niż ja? Padzie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany, Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Gdy będę nieznany i ubogi, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by o mnie nie myślano, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by nigdy nie pytano mnie o zdanie, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by zostawiono mnie na ostatnim miejscu, Panie, pragnę tym cieszyć się. Chcę, by tak się stało w moim życiu, bo chcę naśladować Chrystusa i chcę być jak Pan Bóg. Chcę pokory w moim życiu. Amen.